Dzisiaj rozpoczynamy drugi dzień, drugiej edycji Częstochowskiego Festiwalu Podróżniczego za Horyzontem. Razem z nami gość specjalny. Może proszę o przedstawienie. Kim Jong-un, miło mi bardzo serdecznie. To znaczy, bizgu Narin Batar. Strasznie mi miło, że tu jestem, i tym bardziej, że będę miał okazję porozmawiać o mojej ojczyźnie i, i przedstawić trochę, jakby pokrótce, mniej więcej, jak to wszystko wygląda i mam nadzieję, że jakoś przybliżymy naród polski do mongolskiego. Ponieważ wcześniej się poznaliśmy, pozwolisz, że będę mówił do ciebie po imieniu. Jak najbardziej. Posłuchaj, Bill, no bo tak, tak mogę się do ciebie zwracać. Bill, tak, prawda? Tak. Wiadomo, że, wiadomo, że mieszkasz w Polsce, ale urodziłeś się. Mongolii. Tak, urodziłem tak, się w Mongolii, w One w stolicy. I tam. Ile to godzin? Trzy godziny to trwało. I w trzy godziny wyszedłem na ten świat od mamy w szpitalu numer dwa. I w sumie nic nie pamiętam z tym, tego okresu, tylko jedynie z opowiadań. No i tak sobie żyłem w Mongolii, bez trosko. Aż do momentu, kiedy przyjechałem tutaj. Oczywiście moja mama najpierw tu przyjechała do Polski, a potem ja za nią. I, I szczerze powiedziawszy, nie mówiąc nic, zacząłem odkrywać właśnie Polskę. To w jakim znaczy, po wieku? Polsku, ile lat, jak przybyłeś do Polski? No to było, jak miałem 11 lat. 11 lat. Yy, w języku polskim nazwiska często oznaczają yy, na przykład rodzaj wykonywanego zawodu. Na przykład Kowalski od Kowala. Czy twoje nazwisko coś oznacza? Tak, nazwisko. W Mongolii nazwiska to są bardzo. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ nazwiska to są imiona ojców. Więc tak naprawdę Bilgun Arun Batar to jest u mnie Bilgun, syn Arun Batara, Bo tak naprawdę w Mongolii się wymawia Aryun Batring Bilgun, czyli Arun Batara Bilgun. Czyli mój ojciec nazywał się Arin Batar. A, no, a ja Bilgun. Czy wobec tego to Arin? Nie wiem, czy będę w stanie powtórzyć, Bata, czy tak. coś jeszcze oprócz tego oznacza? Tak, oprócz tego ono oznacza, bo każde imię w Mongolii oznacza coś, chyba że to jest zapożyczenie z tybetańskiego, które zazwyczaj są ciężkie do określenia, tak jak moje babci imię. Ale z kolei moje nazwisko oznacza święty wojownik, tak, bo Batr to jest ogólnie wojownik, a Erun to jest taki święty, taki purys purystyczny, można by powiedzieć, no, takie ciekawe nazwisko, z którego można być dumnym. No myślę, że tak, tym bardziej, że Mongolia, czasy swojej świetności to przecież czasy Tzygisana. Nie wiem, czy podobne imperium kiedykolwiek w historii istniało aż na taką skalę. No, mówi się, że Aleksandra Wielkiego, ale mi się wydaje, że jednak Dzengisana jest taka inna, w innej sferze w ogóle zawiera, znaczy pochłaniała inne właśnie kontynenty, i to było właśnie różne i fajne. I pod tym względem rzeczywiście można by polemizować. No często możemy usłyszeć, że Polska słynie z gościnności, a w Mongolii też gość ma ma specjalne przywileje, mógłbyś coś nam opowiedzieć, jak wygląda gościnność w twoim kraju? Oczywiście, ja uważam, że tak no, to naprawdę, znaczy z mojego punktu widzenia, to Mongolia słynie z gościnności, a polską gościnność z kolei też sprawdzałem, jeżdżąc po różnych y, miastach i robiłem taki program Puk Puk Tomy, sprawdzałem gościnność Polaków i, i rzeczywiście Polska też jest gościnna. I wracając do Mongolii, mm, no, zresztą tak, można powiedzieć, że z, no z autopsji, że jeżeli są stepy, prawda, prawie puste i jest parę rodzin w jurtach mieszkających w pewnym jakby rejonie, jeżeli ci ludzie widzą kogoś innego po prostu z horyzontu idącego, to naprawdę się cieszą, więc gościna jest totalnie zrozumiała i, i po prostu gościnność jest w naszej krwi, prawda. Nomadyczni koczownicy jeździli z miejsca, z punktu A do punktu B, tam gdzie po prostu jest rzeźniejsze ziemie jakby i pasterstwo lepiej się rozwija. I przez to, jak no, im, im doskiera samotność. Jak ludzie przychodzi, to oczywiście ich częstowali czym się da. I wręcz kiedyś była taka legenda o takim włóczykiju mongolskim, który podróżował po stepach, i tam było tak, że y, gospodarz częstował wszystkim, co miał, i nawet prosił o to, żeby zapłodnił jego córkę, ale to już jakby legenda, to jest... No, Mongolia słynie ze stepów, wiadomo, jurty, jeszcze czasami chyba taki koczowniczy tryb życia, czy nadal tak jest? Jak najbardziej, chociaż mi się wydaje, że jedynie ci zamożni mogą sobie pozwolić na życie koczownicze, bo w Mongolii jest bardzo ciężko pod względem klimatu. Czy jak latem, jest po prostu bardzo gorąco, jest skwar totalny. Um, dlatego jakby, podróż, jakby zmieniają tereny tam, gdzie jest żyźnienie, a w zimą potrafi być po prostu taka martwica, no, z kolei jest mróz totalny, więc jest na naprawdę ciężko i yy, mi się wydaje, że jednak yy, trzeba mieć udogodnienia, na które pozwalają właśnie finansowe możliwości, żeby żyć w takim stylu, właśnie, w takim trybie życia. A gdyby Polak wybrał się do Mongolii, yy, czy są powiedzmy jakieś rzeczy, na które musiałby uważać, czyli powiedzmy, żeby nie wykonywał jakichś gestów, które mogłyby coś złego oznaczać? <gry> Bo to różnie w różnych krajach bywa. Yy, wiadomo, coś, co u nas uchodzi w innym kraju może być odebrane jako yy, coś, yy, no nie na miejscu i odwrotnie. Czy coś tak. jest takiego, na co trzeba uważać? Yy, jeśli no, chodzi o nas. Mi się wydaje, że tak. Można tutaj w Polsce jest taki znak figa z makiem, i ono jest takie droczące się śmieszne, prawda? W mogoli to oznacza to, to samo co środkowy palec, więc naprawdę trzeba uważać z tym. I, i akurat to w drugą stronę dobrze działa, bo jeżeli jakiś mogą się wkurzy i pokaże figa z makiem, to Polak zrozumie to ha, 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 śmiesznie, dobrze, idziemy dalej. Ale to jest jakby taki, no, taka zmiana, jeżeli chodzi o gestykulację i mimikę. A tak poza tym, mongolowie też nie lubią, jak się na nich tak cały czas patrzy ktoś, tak obserwuje, no to wtedy zazwyczaj jest takie, i sposób też patrzenia, to jest ważne, bo jeżeli ktoś patrzy spodoba, no to już od razu widać i, i w Mongolii jest tak, że jeżeli ktoś patrzy źle, to od razu jest równoważne z tym, jakby ktoś obrażał go albo mówił, więc na to trzeba zwracać uwagę. No i szacunek do starszych, to jest powszechnie wiadome i jest to praktycznie jak taka świętość. Rok temu też na festiwalu podróżniczym jedna z naszych rozmówczyń była właśnie w Mongolii, opowiadała o Mongolii, mówiła, że trzeba uważać też jak się kłaści w nocy, żeby nogami w Aha, jedną tak. stronę, tak, nie można głową do, do drzwi. To znaczy, bo to, ta tradycja wzięła się z jurty, bo, bo my w jurtach żyliśmy i yy, w jurtach, właśnie, każdy ma swoje miejsce, gospodarz też. I na yy, na, od razu, jak się wchodzi przez drzwi, to na wprost jest zazwyczaj skrzynia, gdzie po prostu są ważne i drogie, drogocenne gospodarzom rzeczy. I, i no, tak naprawdę tam trzeba po prostu słuchać się gospodarza, gdzie on yy, każe usiąść, co robić, i tak dalej, i gdzie spać. I wtedy będzie na pewno dobrze, bo są rzeczy, które trzeba jakby przestrzegać, ale jeżeli chodzi o to, w którą stronę warto spać, w którą nie, to już zależy od gospodarza, prawda. Ale ogólnie jest przyjęte, że głową do drzwi nie. A czy odwiedzasz swoją pierwszą ojczyznę? Jeżeli tak, to jak często? No niestety nie tak często, jak bym sobie życzył, ze względu na brak czasu i mi się wydaje, że byłem ostatnio tak trzy lata temu, tak. A Mongolia się rozwija bardzo prężnie. To też mogłem zauważyć, no i trzeba dodać, że no, tęsknię, no, chciałbym częściej jeździć. Um, ale myślę, że to, to się da jakoś naprawić. I w najbliższym okresie jakoś będę chciał zmierzyć się w tę stronę. A powiedz mi, czy w Mongolii jest powiedzmy inne podejście do kobiet, te relacje damsko-męskie, czy, czy to jest podobnie jak u mm -hmm. nas? No, tak rzeczywiście, to znaczy, ciężko mi jest powiedzieć, bo w Polsce też to jest, tylko nie na taką skalę. W Mongolii jest tak to przyjęte od dziada do bradziada, że zazwyczaj kobieta to. Jak to się tutaj mówi, do garów, tak? To znaczy jest w, jakby obowiązki kuchenne, domowe są tak naprawdę jej. One, tak naprawdę ona czuje się obrażona, jeżeli facet jakby miałby wkroczyć w, w jej sferę i robić rzeczy, które zazwyczaj ona robi najlepiej i. I umie. I nauczono ją od babci i matki, prawda? Więc jest coś takiego, że każdy ma swoją rolę w domu. Mężczyzna wychodzi, idzie z pasterstwem, prawda, dba o stado swoich zwierząt, żeby po prostu mogło to prosperować. Później kobieta też pomaga. W, na przykład, jeżeli zabija się, nie mówi się zabija, to się jakoś tak mówi. Mogę się mówi, kiedy się wynosi. Wynosi powiedzmy owce, no to tak naprawdę to właśnie facet to robi, wynosi ją i preparuje, a wnętrzności takie gastronomiczne rzeczy należą właśnie do kobiety, które to robi. Potem oczywiście z, z wełny też przetwarzają wawne i tak dalej. Więc to wszystko jest podzielone. Każdy ma swoją rolę, którą robi i, i jest coś takiego, że jest taki większy szacunek do mężczyzny w domu, ponieważ jest to głowa rodziny. Pod tym względem można tutaj to zrozumieć, jak już to może być trochę szowinistyczne, no ale... A jeśli chodzi jest... o potrawy, czy mm -hmm. jest coś, co byś polecił z kuchni mongolskiej? Mięso. Polką, mięso przede wszystkim. <laughs> tak. A coś, czego byś raczej nie polecał? To znaczy ja bym polecał ogólnie... Z mięsem właśnie jest tak, że jeżeli ktoś na przykład, bo tam jest bardzo wszystko ciężko strawne. My, mongolowie od zarania dziejów prowadzimy koczownictwo do tryb życia, a więc naszym, naszymi daniami są tak naprawdę tłuste, pożywne mięsiwa i do tego nabiał. No tak naprawdę. I dodatkami są takie właśnie zachody, albo z albo z czasem wchodzą takie rzeczy jak owoce czy tam warzywa, ale w tamtych Tamtych miejscach to żyźność po, po właśnie pozwala nam jedynie na jakąś tam strawę w postaci góra pierogów z mięsem w środku. A gdybyś chciał, gdybyś tak porównał Polskę i Mongolię, powiedz mi w największe różnice pomiędzy naszymi krajami, jeżeli chodzi o takie sprawy, powiedzmy, ludzkie. Przychodzi ci coś na myśl, gdzie się bardzo różnimy, powiedzmy. Hmm. No, właśnie szczerze mówiąc, tak im dłużej mieszkam w Polsce, to mi się wydaje, że tym bardziej jesteśmy podobni do siebie pod względem takim psychologicznym, bo w historii, oczywiście, tam. Oczywiście, abstrahując od tych gastronomii i tak dalej, prawda, to jest influencja taka z Rosji, prawda, w postaci trochę etanolu. W Mogowej tak samo. I jest i, i temperament. W Polsce Polacy są temperamentni, są tradycyjni, znają swoje wartości, właśnie takie historyczne i tradycyjnie zakorzenione, i o nie dbają. Tak samo mamy w Mongolii. W Mongolii może trochę bardziej, bo, bo jakby tam jest tak bardziej kulturowo inaczej. I mi się wydaje, że jest właśnie duża taka spójność. Duma, tradycja, rodzina. No tak. A czy mógłbyś nam opowiedzieć jakąś zabawną historię. No, obojętne związaną. Czy tutaj na przykład w Polsce coś ciekawego, co, czym chciałbyś się nam tutaj podzielić? Ojej, to jest ciekawe, no musiałem pomyśleć jakby tutaj było. No, zabawną sytuacją w ogóle jest sam fakt, że, no, że ja się tu się jakkolwiek tak odnalazłem w tę stronę idąc gdzie poszedłem i. i no zabawną historię ciężko mi powiedzieć, bo ciężko, nie wszystko jest takie, mi się wydaje w Mongolii będąc. Mm, a w Mongolii jak byłem mały, to zazwyczaj robiłem takie rzeczy, że mm, rozrywką tam są bardzo takie proste rzeczy, jak ma się takie opony. Nie, nie wiem, jak, jak jest rower i Opona, tak. to jest środek tego, jak to się nazywa, Felga? To coś takiego, felga. No tak, no właśnie felgę się trzyma na takim drucie i się pcha i to jest taka jedna z, z form zabaw. A ja miałem… Jedn... Obręcz, tak? Taka tak, od, 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 obręcz. od roweru. Mhm. A ja miałem tak, że z kolegami wchodziliśmy na takie garaże, bo w mojej garaże to są takie hangary małe. No i między nimi właśnie tak biegaliśmy i, i raz biegając po takich hangarach weszliśmy do fabryki szkieł, po ukradkiem. No i, i każdy z nas widział takie rurki szklane i, i myśleliśmy, że to jest po prostu super zabawka i można by nimi strzelać i tak dalej. I, i, i nagle złapał nas pan taki dozorca i, i kazał nam we tam robić. I przez pół tygodnia musiałem dla niego pracować, no bo stłukliśmy trochę tego. No nie wiem, czy to takie zabawne, no, ale. Ale utkwiło w pamięci. Utkwiło mi to w pamięci jak najbardziej. No, w Mongolii są takie rzeczy. No i mały, to lubiłem się bawić robakami. Tak, w Mongolii będąc to wchodziłem, stawałem przy mrowisku, jak widziałem jakąś gąsienicę czy coś, to brałem i stawiałem, i jak i obserwowałem, jak te mrówki po prostu łapią i bronią swojego no, domu w sumie. I właśnie zaczynają go nawet w sumie wyżerać. I, i, i potem też robiłem także zemsta i że tak. Zabijałem te mrówki i robiłem cmentarz mrówek, przybijając jeszcze kijek na to, no, tak. Ale też obserwacja natury, czyli ten kontakt z przyrodą jednak bardzo bliski, prawda? I, i obserwowanie tego, jak to się dzieje. No tak, no G.I. Joe nie miałem zabawek. A powiedz mi, czy jest, jest, czy jest jakiś kraj, do, w którym nie byłeś, a który byś chciał bardzo odwiedzić? No myślę, że każdy kraj warty jest odwiedzenia. No, ale no, powiedzmy taki, interesują. który gdzieś tam ci się marzy, żeby zobaczyć jakieś krajobrazy, czy, czy, czy nie masz czegoś takiego? Chciałbym pojechać w stronę tam Amazonu. Tak. Bardzo chętnie bym zapuścił się w te lasy tropikalne. Czyli Ameryka to Południowa. Bym nie wrócił wówczas. No to już może tak na koniec. Czego ci byli życzyć? Powodzenia! Wobec tego życzę Ci tego. Naszym gościem, gościem Miejskiego Domu Kultury był Bilgun Arjun Batar. Nie pomyliłem się? Nie, nie. Język niezłamany, cały. Dziękuję bardzo.